Jesteśmy w Chełmie, na nowym cmentarzu przy ulicy Mościckiego. Cmentarz liczy sobie około 40 lat. Mówimy, że to nowe miasto. I tutaj przy bramie od lasu Borek znalazł miejsce Wołyński Krzyż. Krzyż, o który staraliśmy się jako Towarzystwo Rodzin Kresowych przez wiele lat, żeby upamiętnić męczeństwo Polaków na Wołyniu w czasie ludobójstwa w 1943 roku. Pod krzyżem leży kamień. Na tym kamieniu wyryte są wiekopomne słowa. Jeżeli my zapomniemy o nich, Ty, Boże, zapomnij o nas. Tak wyglądają na pierwiośniu miejsca po polskich wsiach na Wołyniu, w gminie Olesk, a chodzi nam konkretnie o wieś Myszno. Z tejże wsi jest ze mną pan Lucjan Janiec, urodzony w 1932 roku. W zasadzie to nie była duża wieś, Hutor, Myszno, powiat, gmina Olesk, a parafia, słynna parafia, Przewały. Panie Lucjanie, jak to się stało, że pan ocalał w czasie ludobójstwa? Przecież wszystkich wokół wymordowali, wszystkich Polaków, a was garstka uciekła do klasztoru w Maciejowie. Jak to się stało? To było z soboty na niedzielę. Ludzie zaczęli uciekać, niektórzy nawet, jak to się mówi, w nocnym ubraniu, mówili, że Ukraińcy biją. Jeden wierzył, drugi nie wierzył. I ojciec z młodszym bratem Adamem i siostrą Ceśko i szwagier poszli, szwagier mieszkał, tam był las taki, nazywał się dziedzic Dworakowski, to był jego las. I obok tego lasu były takie krzaki, turfowiska i tam Szwagrowski mieszkał. I tam się zebrało kilkanaście osób. Polaków, tak. Ci, którzy chcieli uciekać. Tak, ojciec, siostra, brat młodszy, szwagier i jego żona. I dołączali ludzie, nie wiem ile tam, ale sporo, dość, że tam na przykład było chyba dwa czy trzy furmanki. Był facet, który pochodził z Podświętnego. Podświętne to było zaraz graniczyło z Myszynem i kierowali się w kierunku Maciejowa. W kierunku klasztoru, tam gdzie były wcześniej siostry, niepokalanki. Tak. Sióstr już nie było, ale wszyscy uciekali do klasztoru, do Maciejowa. Tak, a ten Maciejów, no trudno, nie wiem, nie pamiętam tak dokładnie ile, ale to chyba gdzieś z 8 km czy więcej od Przewał. Od Przewał. Tak. A matka, ja i starszy brat Ignac, zostaliśmy z matką, bo matka nie chciała razem iść, no, z ojcem i z tym młodszym bratem. Wierzyła czy nie wierzyła? Nie wiem tego, trudno mi powiedzieć. I jeszcze stryjenka została. To była samotna kobieta. A jak się nazywała? Stryjenka. Mąż jej już dawno nie żył. To ja nie pamiętam, bo ja... Czyli to była starutka osoba. Tak, starsza. I jeszcze był taki, my go nazywali Bagas. O, głuchoniemy, samotny człowiek. I on jej pomagał, stryjence, tam zabrać żniwa, przyszykować drzewo na opał. I wędrował nieraz tak od znajomych do znajomych. O. I wtedy jak mama nie chciała, została i my z mamą, to my paśli krowy i ten... Bo to były pierwsze dni sierpnia, zaczynały się żniwa 1943 roku. Tak, i to było z soboty na niedzielę. O. I myśmy krowy paśli, a na noc mama nas brała do Ukraińca, zaprowadzała. On się nazywał Mikołaj, a mieszkał to... Zaraz tu gdzieś mam kartki, bo zapominam. Mieszkał niedaleko was. Tak.
Na chutorze. Na chutorze. Tak. No i on miał stodołę, która była zaraz przy lesie. I on mówi tak, będziecie spali tu i od tyłu od lasu wrota były tylko przymknięte, a tu od podwórza ja dobrze zamknę. Jakby ktoś przyszedł na jakiś kontrol do mnie, to ja będę głośno otwierał, wy uchylcie wrota i do lasu. Jakby szukali Polaków, burbowcy. Tak. No i myśmy tak przenocowali jedną noc i później drugą noc. A na trzeci dzień paśliśmy krowy i była taka onka, iż pas olchy rósł. I za to olcho druga onka. I my na tej drugiej once paśli. I znamy pas ten, który się opiekował tam, no, pomagał stryjęce. Ten głuchoniemy człowiek. Tak. A do mamy jeszcze przyszła kobieta jakaś, tylko nie wiem jej nazwiska, z 9-letnią dziewczynką. I miała nam przynieść tam jeść. O. Ale długo nie przychodziła i my mówili, żeby nam popaść tym głuchoniemy krowy, a my pójdziemy do domu zjeść. Ale on nie chciał się zgodzić, bo mówił, że go przyjdę i zarżną. O. No gdzieś tam jakieś szczały było słychać, gdzieś tam drogie takie było widać, te jechali furmanki. No i w końcu on się zgodził nam popilnować te krowy. I my idziemy i tylkośmy przeszli przez ten pas olchy, a brat mówi uciekaj. I zawrócił i w kierunku, uciekał w kierunku jeziora Poświętnego. A ja jeszcze parę kroki podeszłem i tak popatrzałem, a duża olcha rosła tam na tej łące i obok duży krzak łozy. I kilku siedziało pod to olcho, a jeden stały karabin miał zawieszony na ramieniu. Jak ja zobaczył, on zaczął kiwać ręką, a ja odwrócił się w kierunku tam, gdzie brat uciekał. Nie oglądaliśmy, czy nas gonią. Ale to był już trzeci dzień, jak Ukraińcy bili, Polaków nie było, a obok też byli mieszkania ukraińskie. Jak my dolecieli nad jezioro, posiedzieliśmy tam w krzakach i stamtąd żeśmy poszli do tego Ukraińca, on się nazywał Mikołaj, tam gdzie żeśmy nocowali. I oni zboże mękowali. I ja mówię, chodź do lasu, bo tam były te leszczyny, na orzechy, a brat nie chciał. A ta Ukrainka mówi, idźcie, to i nam przyniesiecie. No i my poszli. Pozbieraliśmy trochę tych orzechów, posiedzieliśmy tam trochę i wracamy. Wracamy i wrota były utworzone w stodole, jedne i drugie. I my jeszcze nie weszli do stodoły od lasu, a Ukrainka zobaczyła, a te Ukraińcy, którzy tam byli pod to olcho, to przyszli tam i na podwórzu gruszki rwali. Pamiętam imię dziewczyny tej Ukrainki, Nastia. Ukrainka mówi, Nastia idę, bo ciele w porosę weszło. I ona przyleciała i mówi, uciekajcie, bo bulbachy są. I my ich widzieli, bo jeszcześmy do stodoły nie weszli, że oni stali pod tym. I my uciekli w ten las. No i w lesie była taka polanka, gdzie drzew nie było, tylko takie kępy, trawa. I mówimy, może pójdziemy tam w tę trawę, położymy się, ale później pomyśleliśmy, jak zechcemy coś zobaczyć i podniesiemy się, to będzie nas widać. I poszliśmy w las, w takie gęste liszczyny. No i tam brat jeszcze rwał orzechy, a ja zasnąłem. Nie wiem ile tam spałem, jak się przebudziłem, ale sporo tych orzechów już tam nałuskał. Wracamy z powrotem i wychodzimy tylko z lasu, a te Ukraińcy szli do lasu przez pole. Szli was szukać dalej? Nie wiem, szli do lasu, on nie powiedział, na pewno nie powiedział tego, bo dlatego, że nas... Jak to się mówi, Ukrainka zobaczyła, tak. Jo. I on już wiedział, że nasza matka nie żyje, tylko nam tego nie powiedział. Tylko mówi tak, nie macie już co do domu wracać.
wytłumaczył nam drogę do miasta, dał nam słoniny, kawałek chleba i pomidory i mówi: idźcie. Czyli ten Ukrainiec, ten Mikołaj. Tak, ten Mikołaj. No i my idąc, a później żeśmy się już dowiedzieli, że te Ukraińcy, to tam, co siedzieli przy tej Olszynie, to jak matka szła z tą kobietą i 9-letnią dziewczyną, to tam zabili matkę siekierą i zakopali koło tego krzaku tej łozy. I później moja babka, tylko nie wiem, który to rok, jak już można było tam do Rosji zajechać, to u nas wnuczko swoje, wnuczka uczyła się języka ruskiego i wykładała, i oni tam zajechali. I byli tam u znajomego, który się mieszkał, nie wiem, czy to należało do Przewał jeszcze ten teren, niedaleko Przewał, nazywał się Hryć. I poszli na to miejsce? Nie, tak, i tam ktoś im pokazał, że właśnie tam są zakopane obok tego krzaku łozy. Babka mówi, że jeszcze takie było zapadnięte. O. No i jak myśmy doszli, idąc do tego miasta, do Maciejowa, po drodze spotkaliśmy faceta, który jechał wozem takim drabiniastym. I czy by nas podwiózł. Ale to był Ukrainiec. Ukrainiec. No i my, mówi, siadajcie. I pytał nas, a my mieli to w świadomości, że my nie mówili, że to Ukraińcy. Tylko, że biją, nie wiadomo kto. On nas pytał, czy po wojskowemu, my mówimy, że nie, po cywilnemu. O. No i jechaliśmy tak, i ja gdzieś się zdrzymnął na tym wozie. Zgubiłem tę słoninę, chleb. O. No i niedaleko Maciejowa jest miejscowość Sumin. Sumin, tak. Tak, to takie przedmieście. I tam stoi kilkanaście Ukraińców w koszulach, rękawy zakasane, młode chłopy. I tam mówią, no już nie pamiętam, jakoś Iwane czy jak, szoczuty. Co słychać? A on mówi: pytajcie malczyków, ale oni nas nie pytali. I on kawałeczek jest, jeszcze nas podwiózł, a to już było blisko Maciejowa. I mówi: ja już to skręcam, a wy prosto lećcie drogą i dolecicie tam. I na terenie kościoła tam są Polacy. No i myśmy tam dolecieli i tam spotkaliśmy ojca, brata młodszego, siostrę, szwagra, jego żony. O. A wtedy jak było przy klasztorze w Maciejowie? Wozy, ludzie, bydło, jak to wszystko wyglądało? Tego to ja tak specjalnie nie pamiętam, dlatego że może brat mój to więcej pamięta, bo on chodził do szkoły. A ja do szkoły nie chodziłem, bo miałem na głowie taki parch. O. Także byliśmy w Maciejowie i nie widzieli, co to jest. Skierowali nas do Kowla i w Kowlu też lekarze się nie poznali. A on był tak, jakby żytnie mąkę rozrobił i obkleił. Dotąd zajmował, dokąd włosy rosli. No i jak niczym się nie smarowało, to pękało, swędziało. Ja drapałem, aż krew po ręcach leciała. O. No i jak tutaj przyjechaliśmy do Chełma, to skierowali nas do Lublina, a z Lublina do Warszawy. Ale ojciec mówi, że nas nie stać, nie mamy pieniędzy. Uciekliśmy tak, jak stali. I miał jakiś lekarz prywatnie taki aparat, którym trzeba było naświetlać. I kasy chorych zapłacili, a oni naświetlili. I ten strup nie zginął. I uratowali panu i życie, i zdrowie. Jeszcze Stryjenka, bo Stryjenka też została. To już jak jeździła moja tam babka na tę Ukrainę, to już też się tam gdzieś w sekrecie powiedzieli, że jest, zabili ją w Lochu. O.
I jeszcze jakaś kobieta, też starsza, uciekała na Podświętnym, z tej miejscowości, to też została zabita. No i to taka byłaby sprawa. Daleko mieliście do przewał, do kościoła? Do kościoła tam było chyba ze 3 kilometry. A pamięta pan ten zabytkowy kościół śliczny? On miał 500 lat prawie. Ja wiem, ale ja mówię, że ja do szkoły nie chodził. Chodziłem zawsze w czapce. Nie starałem się pokazywać, jak ktoś, bo się wstydziłem. Tej głowy chorej. Tak, tej głowy. I dlatego no, trudno mi było. Mało pamiętam niektóre rzeczy. Na przykład najważniejsza sprawa, która mnie do tej pory nieraz myślę, nawet jak w nocy się przybudzę, że nie pamiętam matki. Inne rzeczy pamiętam, ścieżki, tam gdzie był las, gdzie była dróżka, gdzie człowiek chodził, gdzie jagody, gdzie wuchyny rośli, bruszki, a matki nie pamiętam, jakby mnie nie było. Czyli ta twarz gdzieś uciekła, gdzieś ją cień zabrał. A w tych przewałach drewniany kościół z XV wieku, w którym był cudowny obraz Matki Boskiej, w sierpniu 1943 roku Ukraińcy spalili kościół i spalili ten wielki skarb, obraz. Wszystko przepadło. Jeszcze brat, do brata dzwoniłem i pytałem niektóre rzeczy, które on tam więcej pamięta. Jeszcze mi powiedział takie, to gdzieś te kartki miałem. O, mam. Że pewnego razu on miał kolegę, Ukraińca. Tu mam jego nazwisko. Brat ile był starszy? Rok. Rok starszy. Do szkoły chodził i tak dalej. No. Czyli miał 12 lat. Tak. O. Nazywał się ten jego kolega Iwan Markiewicz. I on nawet, ja dzisiaj do niego dzwoniłem i on mówi, że nawet tego zdjęcie ma z jego. I on się kolegował, ale ja raczej nie byłem, do szkoły chodził i tak dalej, ja nie chodziłem. I on obiecywał, że nas zaprowadzi do swego stryja. I brat mówi, poszliśmy do tego stryja. A to już wtedy, jak zamordowali matkę, jak żeście się przed tak, czyli tak, w te dni, kiedy mordowali dookoła cały Wołyń. Tak. I zaszliśmy, a ten stryj siedział za stołem z jakimś facetem innym. I mówi, a to co za chłopaki? A mówi, to Polacy. Polacy? To ja ich zaryżę. I mówi, wstał, ale żeby wyjść, to musiał ten drugim przejście zrobić, a ten gospodarz, ten stryj stanął, ręko zostawił i mówi nie. A jak to jest, chłopaki, czy dobre twoje koledzy? Tak, dobre. No i ta Ukrainka nas tam do kuchni wzięła i poczęsowała nas pirogami i mówisz ze śmietaną i mówi jedźcie szybko. I wyprowadziła nas na dwór i mówi uciekajcie prosto, lećcie szybko do domu. Chyba chciała nas ostrzec, żeby on nas no, nie zabił. Żeby nie było tak. Kłopotu tego. Tak, bo żeby ten stryj nic nie mówił, to on by tego zrobił. Ale ten go zatrzymał i mówi, nie, to dobre chłopaki, kolegi. Czyli to było tak. Dwa dni przed tym, jak tak. Zamordowali matkę. Tak. Jak żeście już do domu nigdy nie wrócili. Tak. A czy tam? No jak żeśmy tam doszli do miasta, tam spotkaliśmy ojca, brata, na siostrę i byliśmy na terenie kościoła. Ale ja nie pamiętałem ile, rozmawiałem teraz z bratem i on mówi, że 2 tygodnie. 2 tygodnie to byliście w klasztorze, tak, bo już tam niepokalanek przy kościele, tak. To on mówi, że tamten ksiądz miał dość jakieś duże takie pokoje i mówi, no tak, że po prostu prawie jeden na drugim mieścili się, bo to dużo było no tak, tak. Ale nie mogli od razu tu dojechać, bo były tory wysadzone przez Niemców. O. Droga była zablokowana. Tak, zablokowana. I za 2 tygodnie dopierośmy przyjechali tu do Chełma. Śni się panu kiedyś dom ten rodzinny? Pamięta pan dom? Dom pamiętam, pamiętam. Podwórko, wszystko. Podwórko, las, ścieżki, tam gdzie krowy pasłem, tego. A tylko matki nie pamiętam.
Proszę Państwa, dzieci wojny, dzieci Wołynia, takie mają obrazy ze swego dzieciństwa. Jeszcze chciałem powiedzieć, co to jak w Lublinie, to co ten lekarz poznał się, to ten lekarz się poznał nie z Lublina, tylko z Chełma, który pochodził z Wołynia. Nazywał się Radwański. Był z Maciejowa. On był z Maciejowa, wyjechał wcześniej i tutaj ratował, pomagał tym ludziom, uciekinierom. Bardzo zacna postać. On się poznał, co to za choroba. A ja ją miałem gdzieś chyba 7 lat. Czyli całe dzieciństwo ona pana męczyła. Tak. Czyli nie było życia. Tak, no i nie chodziłem do tego do szkoły. Nie chodziłem do sąsiadów, bo się wstydziłem. No tak, dla takiego w czapce podrastającego chłopca to było wielkie upokorzenie. A skąd ona się wzięła? Czy to prawda, że to z żydowskiej czapki? To siostra mi opowiadała, że miałem chyba 2 czy 1,5 roku, przymierzyli mi czapkę z Żydówki. My mieli sąsiadów Żydów. Nawet ojciec jakiś czasu tam pracował w tartaku. O. Jeszcze taka jest historia, że szwagier tam, gdzie mieszkał, blisko takich krzaków, bo tam blisko jeden drugiego nie mieszkał, nie było tak, że mieszkał. Tak, bo to jak to na hutorach, bo to był odprzelał te hutory porozrzucone, kolonie. Nie wiem w jaki sposób, ale zjawił się tam Żydek z Maciejowa, gdzieś miał tyle lat co ja i nazwisko miał przybrane Kwiatkowski Stanisław. To sobie przebrał takie, tak. Bo jego rodziców zabili, ale nie wiem, czy zabili Polacy, czy Niemcy, czy... Niemcy w 1942 tak. roku, no, to Niemcy, Żydów z Maciejowa, tak. zabili tam tak. za cegielnią. No a szwagier, nie mieli potomstwa jeszcze, mieszkał tak blisko takich tych krzaków, turfowisk i przytrzymywał tego Żydka. On pas krowy, w nocy spał na takich wyżkach, no, kontaktowali się, żeby tam mało kto wiedział. Obiad nosili mu tam w krzaki, żeby zjadł. O. No i jak uciekali, to on razem ze szwagrem do Maciejowa dotarł. I kiedy w Maciejowie poszedł tam, gdzie mieszkał, w Maciejowie, nie wiem jaka to ulica, zobaczyć to miejsce i jego zobaczyła kobieta, tylko nie wiem, czy to była Polka, czy to była Ukrainka. Źle żyła z Żydami, więc on przyleciał wystraszony i mówi do szwagra, że ona powie Niemcom i przyjdą i go zabiją. A mój szwagier się nazywał Hubert, a on mówi, panie Hubert, my się nie znamy, ja pana nie znam, pan mnie nie, o, bo Niemcy mogą przyjść. Ale akurat to było tak jak dziś, a na drugi dzień odjeżdżaliśmy do Chełma. I razem przywieźliśmy go do Polski. No i zatrzymaliśmy się przy ulicy Chłodna. To jest tu, jak koszary się zaczynają, gdzie przeciwko po drugiej stronie truba Kostka. Bo mego szwagra ojciec, to Hubert, to kiedyś mieszkał tu jak 3 dęby w Chełmie, co? Po drugiej stronie, tak nad lasem. Tam było siedlisko. Tak, jak my przyjechali, to jeszcze było znać tam jakieś cegły z kumina tego. O. I później wyjechał tam na Kresy. O. I tam się jego syn ożenił z moją siostrą. Czyli wrócił tak, tutaj później na tak. swoje. I on tu miał znajomych takich na ulicy Chłodnej, Rutkowski się nazywał. O. I my się tam zatrzymali. I gdzieś tam Rutkowski ze szwagrem znaleźli takie miejsce w Stołpiu. Tylko ja nazwiska nie znam. Mógłbym się dowiedzieć, bo brata bym zapytał. Tak, tak. O, to jak w Stołpiu idzie się... I tam Stasio poszedł tak, na służbę. I on tam poszedł na służbę. Później gdzieś nie wiem, czy to Rutkowski, czy szwagier wynaleźli za Chełmem Rudolfin. Miejscowość. Tak, po tam, tej stronie. Gdzieś tu niedaleko jak cementownia. Tak, 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 już od strony tak. kamienia. Że tam dzieci nie mają, wzięliby go jako swego dzieciaka, ale my nie zdradzali, że to jest dzieciak żydowski. On dobrze mówił po polsku. O.
No i ja pojechałem, przyjechał facet ten, który jego wziął, furmanko, i ja pojechałem do Stołpia z nim. Zatrzymaliśmy się w Stołpiu, ja zaszedł i ten gospodarz kosił, nie wiem czy to koniczyna była, czy wyka dla koni, a ten Stasiek zgrabiał. Ja go odwołał na bok i mówię, słuchaj, jest taka i taka sprawa, znaleźli dla ciebie rodzina, że tam macie być dobrze, wezmę ciebie jako swego dzieciaka, czy chciałbyś? On mówi, że tak. No i on mówi, że idziemy, zaraz przyjdziemy, a gdzie? Ja mówię, że tu jest znajomy, znajome jakieś tam, które gdzieś jego rodziny znają i chcieli porozmawiać. A on mówi, tu, niech przyjdę tu. A ja mówię, im się spieszy, bo okazyjnym samochodem jakimś tam wojskowym. No i myśmy doszli na furmankę, przyjechali i on go zabrał. Za jakiś czas ja idę pieszo, bo mój ojciec mieszkał 4 km za Stołpiem. Pieszo, a ten chłop jechał, stanął, zatrzymał się i z batem woła mnie. No ja bałem się, zaczął grać za mną, uciekłem w pole kawałek. On pojechał. A za jakieś, no nie wiem jakie, ile to trwało, ale już po wyzwoleniu jestem na ulicy w Chełmie Lwowskiej, swoją babką idę. I on mnie poznał, ten Stasiek, Żydek. O, mówi, Lucyk. No i przywitaliśmy się tego. I on mówi, że jakieś tam ciotki odnalazł z Warszawy i jadę tam na Wołyń. O. I to było ostatnio, kiedy jego widziałem. Jego kontakt. Tak, czyli jego kontakt. Jak on miał przybrane nazwisko? Kwiatkowski Stasiek. Kwiatkowski Stanisław. Ciekawe, jak się potoczyły losy dalej uratowanego młodego Żyda z Maciejowa i gdziekolwiek on jest, może się teraz po tym filmie odnajdzie.